Pomarańczowe tło pokrywają cienkie linie przypominające sieć. Układają się w organiczne, falujące kształty. Na nich białe napisy. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Zderzenia epistemiczne. Sztuka, nauka i antropocen. 4 lutego, 3 kwietnia 2022 rok. Kuratorzy Maja i Ruben Folks. W filmie przedstawiono ujęcia z otwarcia wystawy Zderzenia epistemiczne. Zwiedzający ludzie przyglądają się pracom zaprezentowanym we wnętrzu galerii Centrum Sztuki Współczesnej. Pomiędzy ujęciami z wystawy pojawiają się nagrania wypowiadających się kuratora oraz artystów. Stoją na tle swoich prac. Wśród nich Ruben Folks, Osvaldo Macia, Soban McDonald i Cyprian Muresan. Wystawa zajmuje kilka sal. Na ścianach pierwszego pomieszczenia znajduje się mural w odcieniach brązu. Przedstawia fragmenty gałęzi drzew oraz korzeni. Namalowane są zamaszystymi pociągnięciami pędzla. W następnych salach, na białych ścianach, wiszą abstrakcyjne, kolorowe obrazy. Obok kilka telewizorów z nagraniami wideo. Wśród prac znajduje się również cykl abstrakcyjnych obrazów malowanych tuszem, a także seria czarno-białych fotografii oraz biała makieta budynku. Na wystawie zgromadzono 13 efektów współpracy artystów i naukowców w ramach projektu Studiotopia, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Pozwolił on artystom i naukowcom wspólnie odnieść się do naglących i skomplikowanych kwestii klimatycznych i środowiskowych podczas trwających ponad rok rezydencji. Wystawa prezentuje efekty ich badań i współpracy. Cieszę się, że biorę udział w tak ciekawym projekcie. Współpracowałem z dwójką świetnych naukowców, Chrisem i Emilą. Pierwszy z nich to wulkanolog i fizyk, słuchający tego, co dzieje się w Ziemi. Używa sejsmografów, które w zasadzie postrzegają zmysły Ziemi. Współpracowałem też z Emilią. Jest neurobiolożką, a jej specjalność to zachowania dźwięku i smaku w mózgu. Więc z jednej strony słuchaliśmy mózgu, a z drugiej Ziemi. Porównując te dwa sposoby słuchania, pytam w projekcie. Skoro świadomość to wiedza, dokąd zmierzamy, czemu jesteśmy tak nieświadomi naszej rzeczywistości? Czemu jesteśmy tak nieświadomi tego, co mówi planeta? To naprawdę ciekawy projekt Art and Science. Przyglądam się kołu podbiegunowemu i roztapiającym się lodowcom. Powstają pod nimi trzęsawiska, które uwalniają do atmosfery wirusy znajdujące się tam od tysięcy lat. Prowadzę te badania z Permafrost Institute na Syberii oraz irlandzkim naukowcem. Wykorzystałam irlandzkie trzęsawiska jako laboratorium i obszar badań nad tym, jak zmiany wewnątrz Ziemi wpływają na powietrze. Użyłam roślin znajdujących się na trzęsawiskach poniżej i powyżej linii, ponieważ w pewnym momencie zmieniły się w gaz. Użyłam ich do tuszu, który wykorzystałam, tworząc obrazy. Pobrałam też próbki powietrza nad syberyjskim jeziorem metanowym i z nich stworzyłam tusze. Obrazy zostały więc przepuszczone przez te wirusy oraz materię roślin. Zacząłem pracę podczas rezydencji Studiotopia z dwojgiem konserwatorów dzieł sztuki. Praca skupia się na pamięci. Podążaliśmy wieloma ścieżkami.
Tu widzimy jedną z nich. Wiąże się z domami w delcie Dunaju po stronie rumuńskiej. Powstały z naturalnych materiałów, drewna czy gliny, i z czasem znikają. Są niczym wielki grób. Jako paraleli używam ruin więzienia z lat 60. w tym samym rejonie. Na tej wystawie chcemy zobaczyć, co dzieje się, gdy artyści i naukowcy pracują wspólnie. Jakie nowe pytania padają? Jaka wiedza alternatywna może się pojawić, gdy porzucamy zatomizowane myślenie na rzecz szukania punktów wspólnych, tradycyjnej wiedzy i sposobów myślenia? Co dzieje się, gdy artysta i naukowiec łączą siły, znajdują nowe punkty wspólne i stawiają nowe pytania? Na pomarańczowym tle białe napisy i logotypy. Organizatorzy. Łaźnia 1 – Dolne Miasto. Łaźnia 2 – Nowy Port. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Miasto Gdańsk. Partnerzy. Studiotopia. Gluon. Freie Universiteit Amsterdam. Bozar. Onassis Stegi. Cluj Cultural Center. Laboral. Ars Electronica. Partnerzy medialni. Prestiż Magazyn Trójmiejski. Magazyn Linia. Pismo. Magazyn Opinii. Trójmiasto.pl. Wystawa jest podsumowaniem procesu rezydencji w ramach projektu Studiotopia współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.